Witamy po krótkiej przerwie. Moim Państwa gościem jest Kasper Waraksa, jak widać kapitan drużyny FHU Robert Górski. Witaj Kasper. Witam, dzień dobry bardzo. Widzę, że jeszcze emocje nie opadły. Widać, że w to spotkanie, które niestety, muszę to podkreślić, kolejne spotkanie przegrane przez drużynę FHU Robert Górski, włożyłeś wiele sił. Coś czuję, tak obserwuję Was od samego początku, bo nie ulega wątpliwości, że jesteście inną drużyną niż w poprzedniej edycji, a przypomnę też, poprzednia edycja była Waszą debiutancką. Jesteście inną drużyną, bardziej dojrzałą i skłonną do walki. Dokładnie, na razie nie pokazujemy zbyt wiele. Mieliśmy w tych rozgrywkach pokazać więcej umiejętności, na razie to nie wychodzi. Liga jest silniejsza, ale to nie jest usprawiedliwienie. W kolejnych meczach będziemy walczyć. Tydzień temu z gminą Suwałki pokazaliśmy, że umiemy grać w piłkę. No w tym meczu zabrakło podań, komunikacji. Strzały były niecelne i nie mogliśmy nic z tym zrobić i rywal nas kontrował i były bramki. No to prawda. Może podań było dużo, ale tej skuteczności nie było. Ono była taka... Brak skuteczności był dosyć widoczny. Natomiast wy nie jesteście drużyną, która pomimo tego, że macie zero na koncie, nie jesteście drużyną, która z przebiegu gry, jakby można mieć takie odczucie, oddajecie mecz bez walki, tylko cały czas walczycie, bo wy macie swoje szanse, prawda? Mamy swoje szanse i pokazaliśmy dzisiaj, że umiemy dominować. Wchodziliśmy na połowę przeciwnika i oddawaliśmy te strzały i myślę, że z przebiegu meczu to na remis zasłużyliśmy i moim zdaniem byliśmy lepsi. Poza kontrami przeciwnika, to po prostu byliśmy lepsi i tak to po prostu uważam. No i nic nie dodam. Kasper, ja ujawnię może troszeczkę naszej takich prywatnych relacji. Wspomnę o pewnej korespondencji, którą prowadziliśmy. I napisałeś w którejś z wiadomości, że nie odpuszczacie następnej edycji. Ja przypomnę, to było tuż po zakończeniu edycji 2018-2019 i zbroicie się i w tym roku pokażecie, na co stać firmę FHU Robert Górski. Dokładnie, za tydzień gramy z zespołem Martirem. Będzie ciężko, chłopaki są mocno zbudowani. Będzie fizyczna gra po prostu i postaramy się po prostu wygrać, bo nie będziemy odpuszczać i będziemy walczyć jak równy z równym. Ja przypomnę naszym widzom, że jesteś laureatem nagrody organizatora tej edycji RSS Suwałki Football League 2018-2019. Nie mieliśmy okazji rozmawiać, ale powiedz, jak ta nagroda wpłynęła na ciebie? Czy jeszcze bardziej zaangażowałeś się w tworzenie drużyny i jakby nie było liderowania jej? Bardzo się cieszę za tą nagrodę. Jeszcze raz podziękuję za tą nagrodę. No byłem zaskoczony, bo myślałem, że ten sezon po prostu przegraliśmy, który był i się nie spodziewałem takiej nagrody i dziękuję bardzo jeszcze raz. I dało to motywację, bo widzę, że ktoś nas docenia i mamy nadzieję, że nadal będą nas doceniali. No i mam nadzieję, że będziemy odnosić te dobre wyniki wkrótce. Kasper, ja wielokrotnie to podkreślałem, że jakby ty jesteś przedstawicielem tego młodego pokolenia, z którym bardzo lubię rozmawiać, bo jak zresztą tutaj zauważyliśmy, fajnie się z tobą rozmawia, ale też te twoje wypowiedzi są przemyślane, świadczy to o pewnej takiej dojrzałości. No chyba zasłużenie nosisz tę opaskę kapitana. Powiedz, jak twoi pozostali koledzy czują też poczucie, mają takie poczucie wypełniania pewnej misji, czyli no, czują, że muszą wygrywać, czy są po prostu tylko, poprosiłeś kolegów o grę w drużynie i bez względu na wynik i nie ma dla nich znaczenia, jak te wasze losy się potoczą? Nie, każdy chłopak, każdy kolega wchodzi na boisko i chce pokazać, że daje serducho i że każdy za każdym pójdzie w ogień, tak? I tu nie ma sobie przyszedłem i sobie pogram, tylko to jest po prostu walka, nie? No i tak to wygląda. I każdy nie odpuszcza i gramy jak umiemy, nie? Kasper, ja z niecierpliwością czekam na wasze pierwsze punkty. Życzę tego, aby to nastąpiło już w piątej kolejce RSS Suwałki Football League. A tymczasem dzisiaj spotkanie bardzo ważne, zapowiadane przez nas jako szlagier tej kolejki. Spotkanie oczywiście 14 Pułku Przeciwpancernego z gminą Suwałki. Mistrz z aktualnym wicemistrzem. Gdybym miał Ciebie zapytać o wynik tego spotkania. Zdecydowanie 14 Pułk Przeciwpancerny. Jestem mój kolega, jeden, drugi Mateusz Knoch i Paweł Stasiński. Miałem przyjemność trenować wsparcie Augustów z tymi dwoma zawodnikami.
za długo z nimi nie pograłem, ale pokazali klasę, umiejętności. I jest Dawid Dorochowicz, jest Tomasz Jeżomski, mają po prostu drużynę, ale no, gmina może powalczyć, tak? Tydzień temu my pokazaliśmy to, że umiemy z nim walczyć, ale zostaje przy dywizjonie. A jak miałbyś oceniać potencjał gminy Suwałki na podstawie tego, co widziałeś w poprzednim sezonie, no i na podstawie meczu z ubiegłego tygodnia? Uważasz, że to jest drużyna, która jest zaliczana do grona pretendentów do tytułu mistrzowskiego, no, chociażby do tej wielkiej trójki? Zaliczani są do strefy medalowej, ale przeciwko nam nie pokazali moim zdaniem dobrej piłki. Ładnie graliśmy, równy z równym, trochę było sytuacji na ich korzyść, ale to nie było najgorsze spotkanie, a w tamtym sezonie graliśmy z drużyną Agrodilera, Elektromilu Rutka Tartak. To był pogrom, trzeba sobie jasno powiedzieć, i w tym roku powalczyliśmy z nimi, a się odnosząc do tego spotkania, mają umiejętności, pokazali to, są wicemistrzem ligi, ale myślę, że jednak 14 pułk przeciw pancerniom. Okej, dziękuję Tobie za ten tip. No, zweryfikuję to jak zawsze boisko. Kasper, dziękuję dzisiaj za rozmowę. Pomimo tego, że straciliście dwie bramki, pokazaliście kawał naprawdę fajnego futbolu, dużo przede wszystkim serca włożonego w tę grę, czego gratuluję. No i ja życzę sobie, jak i również innym kibicom, żebyśmy taką drużynę FHU Robert Górski widzieli, oglądali w kolejnych spotkaniach. Gratuluję tego, takie są moje życzenia, takie są życzenia kibiców. I cóż, Kasper, jeszcze raz podkreślę, życzę przede wszystkim tych pierwszych punktów w tegorocznej edycji Resu Suwałki Football League. Dziękuję bardzo, będziemy walczyć i nikt niech nas nie zalicza do chłopców do bicia. Będziemy walczyć i nie mogą wychodzić z nastawieniem lekceważącym na nas, bo mogą się zdziwić.